Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak. Tak, wiem, mam absurdalne coś na głowie, jestem hipisem, ale stwierdziłam, że chcę coś urozmaicić, ale nie mogę się przestać z tego śmiać, więc jeżeli wy się śmiejecie, to nie ma problemu, bo ja też się śmieję. W każdym razie, to tak, żeby było zabawnie. Jakiś czas temu zrobiłam film o czerwonych szminkach, o tym, jak dobierać odcień dla siebie, jakie są odcienie, jak malować usta na czerwono. Natomiast dostałam ostatnio taki feedback, że nie zrobiłam nic o takich bardziej neutralnych pomadkach, o jakichś takich właśnie bardziej różowych, słodkich, dziewczęcych. Więc będą to pomadki, które nie są mocno kryjące, ale są takie, które dodają bardzo takiego fajnego, żywego odcienia i wtedy człowiek wygląda tak super młodo, super delikatnie i jest to takie bardzo dziewczęce, więc to pokażę Wam dzisiaj. Oprócz pokazania Wam tych pomadek tak po prostu na ręku i na zasadzie, patrzcie, jaką mam pomadkę, to jeszcze wrzucę Wam na bloga słoczę, jak to wygląda na ustach, bo to są kolory, które wyglądają na żywo i na ręku tak bardzo wow, ale na ustach dają taki fajny, delikatny, po prostu takie nasycenie koloru, podbijają ten kolor ust. Dzisiaj Hipis ma dla Was trzy różne pomadki. Pierwszy to jest od Bourjois Color Boost, to jest z tych droższych, ona kosztuje tam, nie wiem, około 40 zł, coś w tym stylu. Jest to pomadka w kredce, ona jest taka transparentna, ale można ten kolor budować. Jest dosyć nawilżająca, fajna, ma dużo różnych odcieni. Wygląda ona tak i ją się tutaj wykręca. O, wykręca się ją i wkręca się z powrotem, więc jest taka bardzo praktyczna. Nie trzeba jej temperować, bo po prostu usta same utemperują. Jeżeli chodzi o kolor, to jest fuksja. Można ją właśnie, można ją rozetrzeć, można nałożyć jej mniej więcej, w zależności od tego, jaki efekt chcecie osiągnąć. Dalej mam tańszą pomadkę, to jest akurat Maybelline. Nawet nie wiem, jaki to jest rodzaj, ale jak zobaczycie coś w takim opakowaniu, o, że tu jest przezroczysta taka góra i srebrna podstawa kwadratowa. Wygląda ona tak, trochę jest już styrana, jeżeli chodzi o przód, bo nakładam... Koty, proszę o spokój! Bo nakładam ją pędzelkiem, więc ogólnie jest trochę styrana. Tutaj wygląda na taką bardzo, bardzo mocno różową, ale na ręku, znaczy na ustach daje taki, no, taki odżywczy kolor. Już Wam pokażę, jak to wygląda. Jezu, nie trafię, nie trafię! Tutaj jest właśnie ta od Maybelline. Ona ma jeszcze mniejsze krycie niż ta od Bourjois. Moim zdaniem ona jest fajniejsza. Jeżeli chodzi o kolor, of course. I teraz kolejna, już najtańsza pomadka. To jest pomadka od... O! To jest pomadka od Essence. W takim opakowaniu to jest przezroczysty środek z napisem Essence. Ma taki bardzo ładny różowy kolor, oczywiście dla niektórych znowu może być zbyt różowy, ale tak jak mówiłam, ona jest dosyć transparentna i ta akurat świetnie nawilża, w ogóle wygląda cudownie i chyba jest moją najulubieńszą z tych wszystkich. I teraz pokażę Wam, jak wygląda na ręku. I tutaj ostatnia to jest ta pomadka od Essence. Więc to są trzy moje takie ulubione różowawe, neutralne pomadki z niezbyt dużym kryciem, takie akurat na odświeżenie ust, do wersji bardziej dziewczęcej niż czerwone usta, bo to już jest takie kobiece, a dziewczęce, żeby się odmłodzić. To są właśnie te różowe. Zachęcam do wypróbowania, oczywiście zajrzyjcie do mnie na bloga, żeby zobaczyć słoczy na ustach. Jeżeli macie też jakieś propozycje, to piszcie u mnie na blogu, jest taka sekcja chyba co chciałabyś zobaczyć, albo propozycja następnego wpisu, coś takiego. Więc tam zobaczycie sobie i możecie komentować, co byście chciały zobaczyć następnym razem. Więc do zobaczyska w następnym filmie i powiedzcie, czy to wygląda tak absurdalnie, jak mi się wydaje, czy wygląda super. Słyszycie to? Kot pije wodę. Wow, ale masz usta.